Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Które Państwo witam w drugiej połowie lutego. Zwykle w tym czasie mówimy o y, chorobach wirusowych, które szerzą się drogą kopropelkową, czyli wirusy przeziębienia, wirusy grypy, opryszczki. W tym roku mamy niestety do czynienia też z kolejnym wirusem, który atakuje póki co jedno, jedynie osoby mieszkające w Chinach i nieliczne osoby poza Chinami. Chodzi o koronawirus. Czy on do nas dotrze, czy nie, trudno powiedzieć. Służby epidemiologiczne twierdzą, że na pewno dotrze. Zatem, jak się uchronić przed infekcją wirusową? I to jest, dotyczy każdego oczywiście wirusa, nie tylko tego, który, który szaleje w Chinach. I pamiętajcie Państwo, że naszą najlepszą obroną jest nasza odporność. Szczepionki dają pewną odporność, ale nie jest to pełna odporność. Najważniejsza jest ta swoista i nieswoista odporność, którą mamy w swoim organizmie i która broni nas przed wirusami. Pamiętajcie też Państwo o tym, że są czynniki, które tę odporność obniżają. Na slajdzie, który prezentujemy w tym, w tym moim wystąpieniu, widzicie Państwo te czynniki immunosupresyjne, czyli obniżające odporność. Na czele tych czynników jest stres, który dotyczy większości z nas, i to właśnie jest ten problem, który jest niedostrzegany. Nie wydaje się nam, że stres może umierzyć odporność. Otóż może. Kolejna sprawa to zatrucie środowiska. Być może właśnie dlatego w Chinach tak bardzo rozwija się ta infekcja, że tam to środowisko jest bardzo zatrute. Kolejna sprawa to niepotrzebna antybiotykoterapia. Słyszeliśmy w mediach, że osobom, które by, osoby, które miały, chorowały na koronawirus na zapalenie płuc podawane były antybiotyki. Przynajmniej te osoby, które przyjechały z Europy, do Europy z Chin, takie, takie wieści przekazywały. No to jest błąd, bo antybiotykoterapia nie leczy, nie leczy wirusów. Kolejna sprawa, która może odporność, to zła odżywianie, czyli spożywanie produktów mało Fast foodów. Kolejna sprawa to alkohol. Alkohol obniża odporność. To nie jest tak, że jak pijemy alkohol, to jesteśmy odporni na, na wirusa grypy. Być może yy, tak w momencie, kiedy, yy, kiedy ten alkohol przebywa w naszych ustach, ale już potem niestety nie. Alki, alkohol obniża odporność. Yy, poważne choroby, yy, operacje, yy, czasami terapia immunosupresyjna to wszystko są yy, Czynniki, które obniżają odporność organizmu. Więc wystrzeganie się tych, tych czynników powoduje, że odporność będzie lepsza. Co należy, o czym należy pamiętać też w ochronie przed wirusami? No, to, że musimy się zabezpieczać. Zabezpieczać w sposób taki no, fizyczny, czyli używać maseczek, gdy jest epidemia, unikać wielkich, dużych zgromadzeń ludzkich. Pamiętajcie Państwo też o ziołach. O ziołach, które mogą mieć działanie dezynfekcyjne. Takimi substancjami naturalnymi, którymi można, można tutaj stosować i które ja Państwu zalecam, to są substancje, które znajdują się np. w olejkach eterycznych. Olejki eteryczne to są silnie. Yy, przeciwdrobnoustrojowe yy, substancje, również przeciwkowirusowe. Można te olejki na używać w różny sposób. Można podawać aerozole, powiedzmy do doustne, co jakiś czas taka możliwość też istnieje. Tutaj Państwu mogę przedstawić recepturę, którą ja najczęściej stosuję. Tu jest na ekranie receptura takiego preparatu, który ja najczęściej stosuję jako środek dezynfekcyjny. Przy okazji bardzo dobrze leczy bóle gardła, stany zapalne, nawet anginy. Jest świetnym środkiem dezynfekcyjnym. Ale. Tak, w codziennym użyciu może warto zadbać o to, aby w naszym środowisku te olejek eteryczne były. Jeżeli jest sezon grzewczy, a taki właśnie sezon w tej chwili mamy, to bardzo ważne jest to, aby nawilżać powietrze. Do tych nawilżaczy można wkropić olejek eteryczny. Mogą być to któryś z tych olejków, które Państwo widzieliście na ekranie przed kreczką, Czy to drzewo herbaciane, czy lawenda, czy melisa, czy eukaliptus, czy szałwia – to wszystko są substancje, które mają działanie przeciwwirusowe. Wilgotne powietrze, a przez to wilgotne błony śluzowe to też kolejny czynnik, który będzie nas chronił przed infekcjami, nie tylko wirusowymi, bakteryjnymi, również czy grzybiczymi. Także to są substancje, które będą dla nas ważne. Natomiast wracając do odporności jeszcze, bo to jest taki czynnik, który jest niezwykle ważny. Pamiętacie Państwo o substancjach naturalnych, które stymulują odporność organizmu. To przede wszystkim produkty pszczele. Miód, propolis, pyłek pszczeli. Połączenie tych substancji ze sobą działa prozdrowotnie, chroni, wzmacnia naszą odporność. Pamiętajcie Państwo o jeżówce purpurowej, Echinacea, zwłaszcza w połączeniu z innymi naturalnymi produktami. Też wykazuje własności stymulujące odporność organizmu. Tu przykładowo receptura to taki syrop ziołowy, który warto sobie przez 7 dni stosować, potem przerwa. Pamiętajcie Państwo, że jeżówka jest silnym immunostymulantem, ale trzeba stosować ją przez krótki okres do 7 dni, no, maksymalnie 10, a potem przerwa. Więc reasumując, ci, którzy będą mieli wysoką odporność, Prawdopodobnie nie zostaną zarażeni wirusem. Czy to wirusem przeziębienia, grypy, czy też tym, oby to się nie stało, koronawirusem, który na razie jest na terenie Chin. Zadbanie o odporność to warunek utrzymania zdrowia i warunek tego, aby nie ulec infekcji wirusowej. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.